szczytnym celu grają dziś w Suwałkach aktorzy, dziennikarze i piłkarze reprezentacji Polski i Litwy. W hali miejscowego ośrodka sportu i rekreacji odbywa się bowiem 18. mikołajkowy turniej piłki nożnej imienia Tomka Godlewskiego. Jak co roku są znane postaci piłki nożnej, filmu i telewizji. Są reprezentanci Polski z Mundialu 2002, jak Maciej Szczęsny, Michał i Marcin Żewłakow, Tomasz Kłos, Tomasz Sokołowski, piłkarscy reprezentanci Litwy, polscy artyści i aktorzy Jarosław Jakimowicz, Piotr Zelt, Rafał Mroczek. Przede wszystkim możliwość pobiegania za piłką, spotkania się z kolegami, ale też lekka tradycja, bo to jest trzeci bądź czwarty raz, kiedy tu przyjeżdżamy. No generalnie ten okres świąteczny, noworoczny zaczyna się właśnie tutaj w Suwałkach. Dlatego po raz enty zdecydowałem się na występ w tym turnieju. No pierwsza rzecz to jest taka, że zawsze gramy na fajny cel, bo zwykle jest to cel charytatywny. W związku z tym jest to imperatyw dla nas do tego, żeby grać i się ruszyć. A dwa, lubimy ze sobą spędzać czas, lubimy piłkę nożną, więc to jest przyjemne z pożytecznym, a raczej pożyteczne z przyjemnym. Bardzo Was lubię, po raz kolejny tutaj jestem i zawsze z przyjemnością przyjeżdżam. Także to jest to, co mówił przed chwilą pan Dariusz Mazur, że pomagamy. Jest to okres pomocy, jest to czas spotkań właśnie z tymi, którzy potrzebują czy naszego wsparcia, czy promocji futbolu, czy przybliżenia do sportu ludzi, którzy jeszcze mają jakieś znaki zapytania. Także fantastyczna atmosfera w każdym miejscu, gdzie się pojawiamy. I to cieszy. W turnieju chodzi o grę, ale najważniejszy jest szczytny cel. Podczas 17 edycji udało się zebrać organizatorom ponad 600 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym. Zebrane w tym roku pieniądze trafią do stowarzyszenia Aktywni Tak Samo oraz do osób potrzebujących. Zobowiązuje sam patron, Tomasz Godlewski, którego imię nosi turniej, przedwcześnie zmarły suwalczanin. Aktywnie wspierał akcje charytatywne oraz sprzyjał rozwojowi suwalskiego sportu. Oddamy hołd Tomkowi, wielkiemu człowiekowi, wielkim sercem, który przysłużył się tutaj i miastu, i wielu osobom, i klubowi przede wszystkim Wigier Suwałki. To jest jeden cel, drugi to pomagamy. Zbieramy pieniążki na stowarzyszenie tak samo i również Święty Mikołaj zapuka do kilkunastu rodzin z Suwalszczyzny. Będzie to niespodzianka, mamy wyselekcjonowane rodziny, którym trzeba pomóc, tak? Fajne przedsięwzięcie sportowe, takie naprawdę widowiskowe, bo grają nie tylko zawodowcy, ale amatorzy. Ci amatorzy, którzy kochają piłkę nożną, są wspaniali dziennikarze, znani, są oczywiście artyści, są piłkarze, byli właśnie ekipa, reprezentacja z Mundialu 2002 roku Jerzego Engela. No i oczywiście moja drużyna Wigry Suwałki, pięć drużyn oczywiście są goście z Litwy. Zawsze przygotowanie, zawsze mocniej. Wspaniała impreza, świetna zabawa.